Dzień dobry Państwu, Magdalena Michalska, Rozmowa Niezależna. Naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych Krzysztof Szczerski. Kłaniam się, dzień dobry. Panie pośle, właściwie cały marzec to obrazki w mediach, na których widać wojska amerykańskie przejeżdżające przez Polskę, wojska amerykańskie witane przez Polaków bardzo często z radością. Co to jest? Tylko demonstracja, czy też faktycznie jakaś realna amerykańska pomoc? No, to jest na razie symboliczna demonstracja, ale także być może wizualne przygotowywanie Polaków do tego, że będą częściej widywać wojska amerykańskie w Polsce, bo na razie wiemy, że to były wojska albo powracające z innych jednostek, z innych miejsc krajów bałtyckich, albo to były po prostu zmiany kontyngentów, które w Polsce już bywały. No, ważne jest to, że to póki co jest tylko sfera symboliczna. Tak? Natomiast nie mamy cały czas jeszcze decyzji o tym, żeby rzeczywiście na stałe tutaj funkcjonowała natowska infrastruktura obronna, bo o to chodzi. Tak? Mamy mowę o czymś takim, co jest stadium pośrednim, czy tak permanentnej rotacji, co jest takim pewną hybrydą językową, mówiąc o tym, że po prostu będą wymiany kontyngentów. To de facto będzie oznaczało, że stale w którejś z baz tych, gdzie wojska amerykańskie już dzisiaj bywały, będzie po prostu ta rotacja permanentna, czy de facto jedni będą przez drugi zastępowani, ale to jest cały czas półśrodek. Tak? Półśrodek do tego, o co nam naprawdę powinno zależeć, czyli tym, żeby polskie terytorium było terytorium pierwszej kategorii obronnej NATO. No, do tego jeszcze daleko. No właśnie, zabiegamy o stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. W tym roku około 10 tysięcy sojuszniczych żołnierzy będzie u nas ćwiczyło. Zapowiadał pod koniec marca szef MON Tomasz Siemoniak. No i co pan na to? To właśnie jest ciekawa rzecz, że mamy dzisiaj jakby dwutorową politykę, jeżeli chodzi o kontakty zagraniczne w sferze bezpieczeństwa. Tak? Co innego robił MSZ za ministra Sikorskiego zwłaszcza, tak? Który nazywał sojusz z Ameryką tak, jak nazywał. Tak? Który oceniał ten sojusz jako bezwartościowy. I wydaje się, że od pewnego momentu, takie sygnały też mamy od strony amerykańskiej, zarzucono w ogóle kanał MSZ-owski i przerzucono się na kanał Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak? I w ministrze Siemoniaku znaleziono partnera do rozmów bardziej konkretnych i realnych niż w MSZ-cie. To niedobrze, bo z kolei jak przyszło co do czego i był szczyt NATO w Newport, to polska dyplomacja zawiodła. Tak? Nie potrafiła przekonać Niemców, naszego teoretycznie największego sojusznika zachodniego, do tego, żeby porzucił blokowanie przez właśnie Berlin możliwość rozbudowy infrastruktury obronnej NATO na terytorium nowych krajów członkowskich, bo to jest ta słynna umowa polityczna, przecież nie formalno-prawna, nie umowa polityczna między NATO a Rosją zawierana w momencie rozszerzenia NATO na kraje takie jak Polska, że tutaj nie będzie żadnych baz. Tak? I tę umowę byli gotowi Amerykanie już zarzucić i większość sojuszników natowskich zarzucić. Niemcy jako jedyne postawiły blokadę temu, żeby w Polsce rzeczywiste bazy powstały, więc to pokazuje, że nie da się grać tylko jedną flanką, czyli MON-em, a nie MSZ-em. Trzeba grać i MON-em, i MSZ-em, żeby to przyniosło realny skutek, bo nie chodzi też o to, że nie jesteśmy fascynatami żołnierzy amerykańskich w Polsce. Tak? To nie jest ten sen, o którym też mówił, wiadomo z jakiej w ogóle kategorii minister Sikorski, że mu się śniły buty amerykańskie na polskiej ziemi. To nie są sny, to nie są w ogóle mrzonki. Tak? To jest kwestia po prostu tego, żeby terytorium Polski było niezbędnym terytorium obronnym NATO. Tak? No właśnie, no bo kiedy ja mówiłam na początku o tych obrazkach, to miałam na myśli to, że z tych mediów nawet mainstreamowych płynął właśnie taki przekaz. Jak super, Amerykanie u nas, Polacy się cieszą, witają ich. Jak my się możemy czuć fajnie, jak możemy być teraz bezpieczni i w ogóle pewni siebie, bo my tu mamy tych Amerykanów. Tak. Ile w tym jest prawdy? No to jest oczywiście taka opowieść dla ludzi, którzy żyją wyłącznie w świecie obrazkowym. Taka Biblia dla ubogich, tak, w obrazkach. Dlatego, że też nam się mówi bardzo dużo o tym, że przecież macie szpice, czy macie już natowskie wojska. Tak, tylko jest 5 tysięcy wojsk w najbardziej oddalonym od realnego teatru konfliktu miejscu, czyli pod Szczecinem. Tak? 5 tysięcy wojsk to jest mniej niż Putin miał swoich zielonych ludzików wtedy, kiedy odnosił sukcesy jednak, tak, wojskowe na terytorium Ukrainy, więc to w ogóle nie jest żadna gwarancja. Tak? Gwarancją będzie dopiero wtedy, kiedy polskie terytorium nie będzie wyłącznie terytorium, które jest potrzebne NATO do tego, żeby opóźnić atak na ten rdzeń natowski. Tak? Bo póki co polskie terytorium jest terytorium, które można jeszcze stracić. Tak? I im dłużej się broni, tym lepiej, bo opóźnia atak na terytorium właściwe.
Tak? My musimy zrobić coś, uczynić wszystko, żeby polskie terytorium było tym terytorium, którego nie można stracić. Tak? Na tym polega cała idea tarczy antyrakietowej, czy nie po to, żebyśmy atakowali Iran z Polski. To w ogóle nie chodziło o to, żeby tutaj była taka infrastruktura, która rzeczywiście spowoduje, że trzeba bronić Polskę. Nie przez solidarność sojuszniczą, nie przez dobrą wolę, tylko przez własny interes. Tak? Własny interes polegający na tym, że bez terytorium Polski NATO jest w niebezpieczeństwie. A dzisiaj tak nie jest, bo dzisiaj większość te społeczeństw pewnie europejskie niestety wciąż jeszcze, ale także w różnych polityków twierdzi, że no, bez Polski jeszcze sobie poradzimy, tak, gdyby Polska była zajęta, bo żebyśmy tylko nie oddali linii Odry. Tak samo niestety myślą z Ukrainy, przecież to wiemy, tak, że my musimy przekonywać ich, że ta Ukraina jest warta obrony. Tak? To, i tam myślą, a nie, Ukraina w ogóle, będziemy żyć bez Ukrainy. No właśnie, skoro jesteśmy przy Ukrainie, brytyjski The Times alarmuje, że Rosja zagroziła użyciem sił jądrowych, by bronić zaanektowanego w ubiegłym roku Krymu. No i według dziennikarzy to może być powtórka scenariusza ze wschodu Ukrainy. Możliwa jest w wypadku trzech innych krajów bałtyckich, Estonii, Litwy i Łotwy. Ci dziennikarze się powołują na zapis tajnych rozmów między emerytowanymi rosyjskimi i amerykańskimi generałami. Myśli pan, że faktycznie Rosja może użyć takich sił? Czy to jest tylko straszenie? Jeszcze dwa lata temu nikt by nie powiedział, że Putin może się posunąć do tego, żeby zmienić siłą granicę w Europie. To się tak kompletny political fiction, tak, że nastąpią w ogóle zmiany granic w Europie. To blisko nas, że jakby ktoś tak powiedział lat temu, dwa, to powiedział, że to w ogóle jest scenariusz wykluczony. Tak. Dzisiaj niestety żadnego scenariusza nie możemy wykluczać. Tak. Im bardziej będzie się zaostrzać sytuacja też wewnętrzna w Rosji, kłopoty i im bardziej będzie potrzebny Putinowi jakiś spektakularny kolejny sukces, tym bardziej on jest gotowy do tego, żeby swoją linię zaostrzać. Natomiast to nie oznacza jednej rzeczy, że mamy popaść w jakikolwiek strach. Tak? Bo nie ma nic gorszego niż strach. Tak? Bo jeśli z tego typu informacji wyciągniemy wnioski, w takim razie nie trzeba Putina drażnić. Bo się będziemy bać jakiegoś ataku jądrowego. W takim razie będziemy iść w kierunku epismentu, bo strach nas paraliżuje. To nie jest dobry doradca. Tak? My po prostu musimy brać pod uwagę możliwe negatywne scenariusze i na nie być gotowym. Tak? To, co jest głównym problemem polskiej polityki za czasów Komorowskiego, Tuska, Sikorskiego i Kopacz, to jest to, że oni nie przygotowali Polski na złe scenariusze. Tak? Pan już częściowo odpowiedział na pytanie, które ja chciałam zadać, mianowicie co wobec tego robić? No bo faktycznie bieganie dookoła stołu z okrzykiem to będzie jest chyba najgłupszym z możliwych pomysłów. Jak powinna reagować Polska, jak powinien reagować polski rząd? Jak się przygotować właśnie na tego typu sytuacje, gdyby do nich doszło? Tak, ani nie trzeba wokół stołu biegać z okrzykiem, coś jest oj, i też nie można się pod stół chować, mając nadzieję, że nas pod stołem nie znajdą. Tak, bo to była pierwsza reakcja pani premier Kopacz, weźmy pod stół, zamknijmy oczy jak dzieci małe i udawajmy, że świata nie ma. A jedno i drugie jest złą polityką. Polityką dobrą jest budowanie realnych sojuszy, czyli takich, w których nasze bezpieczeństwo warunkuje bezpieczeństwo naszego partnera. Nasza niepodległość warunkuje niepodległość partnera. Tak? Bo wtedy mamy realny sojusz, czyli taki, że wiemy, że pomagamy sobie nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy sobie pomóc. I to oznacza właśnie na przykład podjęcie pełnowymiarowego i z pełną energią dużej ofensywy dyplomatycznej na rzecz tutaj baz natowskich w Polsce, czyli de facto amerykańskich, bo to jest ta najbardziej wartościowa armia w ramach NATO. To wymaga dużej dyplomatycznej ofensywy. Tak, to ja dzisiaj jej nie widzę. I mówienie o tym, że zabiegamy o jakieś półśrodki, no to jest właśnie taki strach przed tym, czy nieumiejętność tego, żeby po prostu wyjść jasno z mocną instrukcją dla wszystkich placówek, żeby po prostu nad tym pracować. No właśnie, najbardziej, że ja mam wrażenie, że ta histeria jednak jest troszeczkę potęgowana nawet przez media. Ostatnio taką sprawą, która się pojawiła na wszystkich nagłówkach praktycznie rozmaitych gazet i to w wersji nieco wyolbrzymionej, była sprawa tak zwanej klasyfikacji wojskowej. A tam wiadomo, jak się okazało, tam no, mężczyźni, a także kobiety o właściwym wykształceniu, czyli na przykład medycznym albo psychologicznym. Ja mam pytanie, czy my się w związku z tą klasyfikacją musimy czegoś bać? Czy to faktycznie jest tak, że już naród w kamasze, czy to jest tylko po prostu klasyfikacja wojskowa mająca coś sprawdzić? To problem jest taki, że Polska ma bardzo płytkie tak zwane zasoby mobilizacyjne, czy zdolności mobilizacyjne. Tak? To jest realny problem. Tak? Nie trzeba się bać tego, że państwo powinno swoich własnych obywateli przygotowywać także do złego scenariusza. Tak? Mhm. To nie powinno wywołać strachu, tylko dumę, tak? że może być państwu potrzebni.
My niestety byśmy wykonywani przez te ostatnie lata, odkąd zlikwidowano pobór, w takim pacyfizmie i takim właśnie trochę dzieci kwiaty, tak? Świat jest pełny pokoju, John Lennon, to Imagine, tak? No nie ma Imagine, tak? Jest realna rzeczywistość. I Polska powinna przede wszystkim zaoferować swoim obywatelom, tym na razie, którzy chcą, bo taka jest dzisiaj możliwość wciąż, powinna zaoferować przeszkolenie wojskowe. Tak? Powinna zaoferować im możliwość tego, żeby przygotowali się do obrony swojego własnego domu. Bo to jest naturalny odruch każdego człowieka. I przypuszczam, gdyby przyszło prawdziwe niebezpieczeństwo, każdy by z nas chciał bronić swojego domu. Tylko nie wiedziałby jak. My musimy powiedzieć, pomóc ludziom wypracować tę technikę jak. Żeby oni wtedy, kiedy nadejdzie, nie daj Boże, nie nadejdzie, ale gdyby nadeszło niebezpieczeństwo, żeby wiedzieli jak, a nie tylko żeby chcieli. No właśnie, bo ja się obawiam sytuacji nie takiej, że ludzie nie będą chcieli, tylko tego, że mówiąc brutalnie, część tych ludzi będzie po prostu mięsem armatnim, którzy w sytuacji, gdyby do czegoś doszło faktycznie, no zginą w pierwszych dniach tej domniemanej wojny. Więc to jest oczywiście pytanie o naszą armię i obronność, zdolność do obrony terytorialnej. Tak, rzeczywiście to jest z armii kontyngentowej, którą mamy dzisiaj, taką wysłane na misję, musimy się zamienić w armię terytorialną, taką, która rzeczywiście jest w stanie przez swoją rozbudowę bronić terytorium polskiego państwa. Ale przecież wiemy z dzisiejszych rodzajów teatru wojny, że nie tylko chodzi o ten bezpośredni konflikt wojskowy, ale także o to tak zwaną obronę cywilną i obronę infrastruktury państwa i domów i rzeczy istotnych w państwie wewnątrz, na głębokim zapleczu. Tak? Przykład spalonego mostu Łazienkowskiego w Warszawie pokazuje, jak jest daleko nam do jakichkolwiek standardów w ogóle obrony infrastruktury istotnej dla państwa w głębi kraju. Przecież to nie jest normalne, że spalił się w Warszawie most. Nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie z jakiego powodu, nikt za to nie odpowiedział. Po prostu jednego mostu już nie ma. Tak? To po co nam niebezpieczeństwo militarne, bomba atomowa, skoro my u nas się palą mosty w czasach pokoju, tak? I nie ma żadnej odpowiedzialności, żadnej ochrony tego typu obiektów. Tak? Więc to oznacza, że poziom tego bezpieczeństwa takiego infrastrukturalnego i indywidualnego w Polsce jest bardzo dzisiaj niski. Tak? Jeśli dzisiaj jednostki wojskowe są chronione przez firmy ochroniarskie. Tak? To jest kuriozum, jest jednostka wojskowa, ten obiekt chroni, który nazwa firmy. Tak? Firmy ochroniarskie chronią polskie wojsko. To znaczy, że nie możemy komercjalizować bezpieczeństwa w ten sposób, że nawet polskie wojsko jest chronione za pieniądze i polskie domy są chronione za pieniądze. Polskie domy powinna chronić policja polska i infrastruktura powinna chronić obrona cywilna, a każdy Polak powinien wiedzieć, w jaki sposób bronić swojego domu. Pewnie by bardzo chciał wiedzieć i to musimy zaoferować także Polakom. Ja jeszcze pana zapytam na koniec. Gdy pan był dzisiaj na miejscu Grzegorza Schetyny, chodzi mi oczywiście o stanowisko, nie o przynależność partyjną, co by pan robił? Jakie były pańskie działania na chwilę obecną? No zależy, ale czy pani pytała o kwestię bezpieczeństwa? O kwestię bezpieczeństwa, tak, o to mi chodziło. No, oczywiście prowadziłbym, jak powiedziałem, tą ofensywę na rzecz budowy w Polsce baz wojskowych. Prowadziłbym także pełną ofensywę na tego, żeby Polska stanęła dzisiaj wśród krajów decyzyjnych o przyszłości polityki wschodniej i tego, co dzieje się na Ukrainie, bo jesteśmy z tego wyłączeni. Polska, prowadziłbym wszystko, żebyśmy zbudowali wspólne projekty obronne, nie takie papierowe, ale realne, w ramach naszego regionu. Bo to są te nasze trzy najważniejsze wyzwania dzisiaj. Zbudować w Polsce pierwszą kategorię terytorium natowskiego, wejść do gry o wschód na zasadach równorzędnych decyzyjnego partnera i zbudować podmiotowość tego regionu i jego bezpieczeństwo i poczucie współpracy w obszarze między Niemcami a Rosją. To są trzy zadania, które dzisiaj trzeba podjąć. Mam nadzieję, że te zadania są jak najszybciej wykonane. Moim i Państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczerski. Dziękuję bardzo.